Marek Szpera, Energa MKS Kalisz, 7 wspaniałych pytań. Rozumiesz sytuację, czy mam ci tłumaczyć? Odpowiem na wszystkie pytania, tylko niech pan nie strzela. Pytanie pierwsze. Jesteś człowiekiem o wielu ksywkach. Wąski, Pyra, Szparka, a ostatnio nawet Pocahontas. Proszę cię o to, abyś wyjaśnił historię każdej z nich. Pierwsza to może Pyra. Wzięła się od, myślę, jak dobrze pamiętam, od trenera Skutnika. Tak mnie nazwał, bo byłem jedynym zawodnikiem z Wielkopolski w Mielcu. A wszyscy wiedzą, na przykład większość ludzi na pewno wie, skąd pochodzi kraina pod niebieskim pomarańczem, jak to się mówi, no chodzi o ziemniaki, czyli z Wielkopolski. Druga jaka była? Wąski. Wąski, no to myślę, koledzy z Mielca mi dali taką ksywę. Po słynnym Wąskim z filmu Dobrego Polskiego. No, prawe kolano czy lewe? Nie wiem, przysięgam. Szparka. To chyba od nazwiska, tak mi się wydaje. Jakieś zdrobnienie albo coś, ale tak szczegółów to nie wiem, skąd się wzięło. To nie wnikamy i Pocahontas ostatnia. No to nasz nowy trener przyszedł, taką ksywę dał. O co może chodzić? Nie wiem, no, mówi, że to jest żart i tak się przyjęło. A coś ci mówi zdanie, you have to be like Rambo, not Pocahontas? Podobno tak się do ciebie zwrócił kiedyś, że masz być jak Rambo, a nie jak Pocahontas. To może, nie słyszałem. W 2009 roku wydawnictwo Mały Głód wydało publikację o tytule Przygody pewnego Wojsławiaka. Powiedz proszę, w jakim kontekście pojawia się tam twoje nazwisko? No na pewno chodzi o Marcin Basiak, coś tam wymyślił, tak mi się wydaje. Tak jest. I chodzi małego... Podpowiem, że chodzi o pewne państwo w Skandynawii. Pytanie brzmiało, co jest w Norwegii, jak odpowiedziałeś? No nie mam pojęcia. Nie wiem. U siebie? A skąd? To co mówisz, nie wiem? Nie pamiętasz? Nie. Podobno odpowiedziałeś klify, a chodziło o fiordy. Pierwszy słyszę. Analizy wideo z trenerem Skutnikiem właśnie w Mielcu słynęły z tego, że trwały troszkę więcej niż 5 minut. No, powiedz, pewno. W jaki sposób uminałeś sobie czas w trakcie tych analiz? No, myślę, że większość z nas szatni to tam były dobre zakupy, bo to się oglądało jak w kinie się siedziało. Wideo trwało po godzinę 30. Najczęściej się kończyło, ogólnie chłopaki o nic nie grają, idziemy na halę. To było całe motto tych wideo. A co tam, no przynosiło się paluszki, chipsy. Na pewno niektórzy... tylko tyle? Ja słyszałem o pewnym daniu na ciepło, które tam bardzo często przynosiłeś. Ja na ciepło danie przynosiłem? Tak. Nie wiem, kebab czy się zdarzył, ale nie, na pewno nie przed treningiem, ale... Jak było wideo po treningu, to mógł się zdarzyć, ale przed treningiem na pewno nie. Podobno kola i kebab to było coś, co często zdarzało ci się przynosić. No, niech będzie, no. Czy myślałeś o tym, żeby założyć firmę remontową i powiedz, przyznaj się, ile mieszkań w Kwidzynie zdarzyło ci się wyremontować? No na pewno Maćka jedno, Bartkowi dużo pomagałem. Maćkowi Pilitowskiemu, tak Bartkowi jest. Dudkowi. No, kto tam coś potrzebował, to na pewno i podobno dwa swoje mieszkania też, tak? No swoje to tak, to tym bardziej, ale komu tam umiałem coś pomóc, to byłem pierwszy do pomocy z chłopakami. Nie było problemu z niczym. Pytanie piąte. Od kaliskiej młodzieży. Tak. Podobno w Kaliszu słyniesz z tego, że jesteś bardzo surowy dla tych młodych zawodników. I to pytanie. Jakiej kary wymaga sytuacja, w której w zamrażarce jest przygotowane 60 butelek wody zamiast 70 wymaganych? Jakiej kary wymaga? Jakiej kary wymaga? No myślę, jakiej kary, no to z Michałem Drejewiczem trzeba podsumować, ale już tak z 200 do kasy by nie zginęło, nie? Ale i tak mało, podobno mało. No mało, no wszystko jest do negocjacji. Jak zasiądziemy z Michałem i z Pawłem Adamczakiem, to różne kwoty padają, no... Jest trzech dyżurnych, a żaden się nie umie wyrobić, no to trzeba to jakoś prostować. No. Tylko żeby wszyscy nas poparli, to będzie jeszcze lepiej. No. Dlaczego po twoim przyjściu te kary tak znacznie wzrosły? No bo był bałagan, no i wszystko. Czy mógłbyś pokazać swoje podobno ulubione ćwiczenie z nowego planu treningowego, pobudzające układ nerwowy? No jakie to jest ćwiczenie? A, to... Nie ma problemu, mogę pokazać. Autorem jest tego ćwiczenia Krzysztof Rosa. Zapytałem się jego, co to ma na celu. No pobudzenie, jak to było tam nazwane? Układu nerwowego. O, tak jest. Robimy nóżki i w powietrzu. I to jest to ćwiczenie. Brawo. Nie ćwiczyłem, a pierwszy raz się z tym spotkałem.
Bardzo ciekawe ćwiczenie. Teraz zaczynasz nowe, zaszczane życie. Będziesz dalej pracował dla Siary, ale twoim szefem będę ja. Gdy byłeś młodszy, wracałeś o drugiej w nocy z imprezy, żeby zameldować się mamie. Ku zdziwieniu wszystkich, chwilę później pojawiałeś się z powrotem na parkiecie. Jak ty to, chłopie, robiłeś? Ale ja nic, przecież ja nic. No były takie tajne drzwi w domu, a jak drzwi były zamknięte, to było okno, no i myślę, że większość ludzi w moim wieku tak robiła i takie, no, wtedy panowały standardy, żeby prysnąć z domu. Czyli rozumiem, że odszedłeś od tego. No już tak, no, już jestem dorosły, a wtedy nie byłem dorosły. Marek Szpera, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.